Sportowo zaczynamy tę odsłonę Dnia na Żywo. Justyna Siekludzka, witam Państwa i zapraszam do Oberstdorfu. Państwa od razu zapraszam. To jest ważny dzień w kalendarzu każdego kibica skoków narciarskich, bo rozpoczyna się turniej czterech skoczni, najważniejszy w Pucharze Świata. No a my mamy powody do tego, żeby być jak najbardziej optymistycznie nastawieni. Polacy w bardzo dobrej formie. Dawid Kubacki jest liderem klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a zatem czekamy na doskonałe skoki. Już wiemy, że sześciu Polaków zakwalifikowało się do dzisiejszego konkursu. Zobaczmy i posłuchajmy ich właśnie. Oddaję głos polskim skoczkom. Sześciu Polaków wystartuje dzisiaj, będziemy ich oglądać. Porozmawiajmy zatem, porozmawiajmy z Piotrem Żyłą, z jednym z nich. Wielu kibiców na miejscu, wielu kibiców przed telewizorami, emocje zawsze, ogromne. No, turniej jest fajna impreza, zawsze dużo ludzi przychodzi, zawsze gdzieś tam jest wyzwanie do tego, żeby skakać przez cały turniej równo i daleko. No i tak naprawdę robi swoje w całym turnieju, także na pewno jest to jakieś zawsze wyzwanie. Zastanawiam się nad tym, dlaczego ten turniej jest tak popularny? Dlaczego właśnie cztery skocznie? Dlaczego tak bardzo tym się cieszycie? Myślę, że dlatego, że wtedy wszyscy mają wolne, tylko my pracujemy. No tak, no wtedy większość nic się nie dzieje w tym czasie, poza turniejem i Tour de Ski chyba, nie? No a resztę to wszystko stoi, także myślę, że to jest jeden z powodów, czemu tak jest. My też pracujemy, ale no jeszcze, oglądamy. Tak, no jeszcze w sumie jest najstarszy, no bo te wszystkie, te Willingen 5, czy tam Planica 7, czy Rower już też jakieś parę lat jest, ale jednak turniej też już chyba tam ponad 70 ma, nie? No ma. Także już też sporo. Tak jest. Tak to właśnie wygląda, proszę Państwa, tak mówi Piotr Żyła o tej długiej historii. No to przyjrzyjmy się tej właśnie długiej historii. Raczej, ojej, tutaj niestety nie zakończyło się to dobrze. Przyjrzyjmy się jeszcze, jak to się zmieniło, jak teraz wyglądają skoki. To Państwo pewnie doskonale wiedzą, jak wyglądały te wczorajsze.